Getto w Płocku powstało 1 września 1940 roku. Obejmowało ulicę Józefa Kwiatka, Tylną, Synagogalną, Jerozolimską, niecałą oraz fragment ulicy Bielskiej. Warunki panujące w getcie były tragiczne. Przeludnienie, głód, choroby, niewolnicza praca przymusowa, szykany, liczne akty okrucieństwa ze strony Niemców prowadziły do systematycznego wyniszczania ludności żydowskiej. Likwidacja płockiego getta rozpoczęła się w nocy z 20 na 21 lutego 1941 roku. W tym czasie w getcie przebywało około 7600 płockich Żydów oraz 3000 uciekinierów żydowskich z innych miejscowości. Niemcy wypędzili Żydów z mieszkań na ulicę Józefa Kwiatka. Poganiani i nieustannie bici zostali stłoczeni po kilkadziesiąt osób na odkrytych samochodach ciężarowych. Niemowlęta, małe dzieci oraz starców i chorych ludzi, którzy nie byli w stanie o własnych siłach wspiąć się na samochody, mordowano na miejscu. Tego dnia około 4000 płockich Żydów zostało deportowanych do obozu koncentracyjnego w Działdowie. Ostatnie wysiedlenie miało miejsce 1 marca 1941 roku. Tysiące płockich Żydów zostało wysiedlonych do oddalonego o blisko 100 km od Płocka obozu koncentracyjnego w Działdowie. Wśród deportowanych była rodzina Adama Neumana Nowickiego. Adam Neumann Nowicki urodził się 23 września 1925 roku w Płocku jako syn Moshe Shlomo Neumana i Firmety z Goldkindów. Miał o rok starszego brata Henryka. Jego rodzina należała do aktywnych, zasymilowanych członków żydowskiego społeczeństwa płockiego. Moshe Shlomo Neumann pracował na stanowisku buchaltera w fabryce narzędzi i maszyn rolniczych Maurycego Marguliesa, następnie był właścicielem kolektury loterii państwowej. Firmeta Neumann wynajmowała pokoje noclegowe w kamienicy Rafała Płońskiera przy ulicy Kolegialnej 4, gdzie mieszkali do wybuchu II wojny światowej. Samochody były tak przepełnione, że nie tylko nie można było usiąść, ale nawet i stać. Na każdej ciężarówce pilnowało nas po dwóch Niemców z karabinami gotowymi do strzału, więc o żadnej ucieczce nie było mowy. Po kilkugodzinnej podróży w strasznych warunkach przyjechaliśmy do jakiegoś miasta. Okazało się, że to Działdowo. Wyładowanie nastąpiło w obrębie dawnych koszar wojskowych. Podobnie jak przy załadowywaniu nas w Płocku, tak i teraz byliśmy bici, a najmocniej ci, którzy nie mogli szybko zeskoczyć i przebiec między szpalerem hitlerowców uzbrojonych w pałki i pejcze, którymi okładali swoje ofiary. Wszyscy musieli przejść przez wartownię. Tam kazano nam oddać wszelkie kosztowności i pieniądze. Niektórzy ludzie ukrywali swoje ostatnie zasoby przeznaczone na czarną godzinę. Jeśli podczas rewizji znaleziono coś przy kimś, bito go niemiłosiernie, no i oczywiście zabierano to, co znaleziono. Paniczny strach ogarnął wysiedleńców. Grożono nam bowiem, że kto nie odda wartościowych przedmiotów, zostanie rozstrzelany. Moi rodzice i ja z bratem nic nie posiadaliśmy, niemniej jednak baliśmy się rewizji, której z reguły towarzyszyło bicie. Byli jednak tacy, co mimo gruźb i bicia starali się ukryć swe kosztowności. Po przejściu wartowni zostaliśmy wypędzeni do wielkich stajń, w których kiedyś trzymano konie wojskowe. Puste w tej chwili stajnie miały być naszym schronieniem przez najbliższe dni. Przedstawiały one opłakany widok. Na mokrym betonie, gdzie niegdzie tylko leżało trochę słomy, pomieszczenia te szybko wypełniały się ludźmi. Kto prędzej otrząsnął się z pierwszego wrażenia i bicia, zaczynał zgarniać resztki słomy i urządzać sobie legowisko. Mniej przedsiębiorczy musieli zadowolić się kawałkiem mokrego betonu, a niebawem zaczęto się i o to kłócić. Każdy chciał zająć więcej miejsca na położenie swoich zbolałych kości. W nocy wszyscy leżeli jak śledzie w beczce i trudno było przejść bez potrącenia kogoś. Z warunków, w jakich się znajdowaliśmy, wynikało,
że jesteśmy tu tylko przejściowo, ale jak długo miało to trwać, było dla nas zagadką. Tymczasem każdy dzień wydawał się wiekiem. Nie było gdzie i czym się myć, nie było co jeść, każdy był obolały od bicia. Płotcy Żydzi wypełnili do maksimum wszystkie pomieszczenia obozowe, wstrzymano więc chwilowo dalsze transporty. Z Działdowa płockich Żydów wysiedlono do różnych miejscowości dystryktu radomskiego. Zostali skierowani m.in. do Bodzentyna, Buska, Drzewicy, Przysuchy, Białaczewa, Gielniowa, Żarnowa, Paradyża, Słupinowej, Koniecpola, Janowa, Żarek, Wierzbicy oraz Bliżyna. Dokwaterowano ich do rodzin żydowskich lub umieszczono w bożnicach. Wszędzie było duże zagęszczenie ludności, szerzyły się też choroby. Ich sytuacja materialna była katastrofalna. Bodzentyn, małe miasteczko w województwie świętokrzyskim, otoczone górami i lasami. Niemcy utworzyli getto na jego terenie w 1940 roku. Przybywali w nim zarówno Żydzi z Bodzentyna, jak i osoby deportowane z Łodzi, Kielc oraz Płocka. W 1941 roku przebywało tu 3700 osób. Miasteczko Bodzentyn liczy około 200 rodzin żydowskich, co stanowi 900 dusz. Pierwsze dwa transporty wysiedlonych z Płocka przybyły do Bodzentyna, liczyły 700 dusz, które zostały zakwaterowane przy rodzinach w dość prymitywnych warunkach. W ubiegłym tygodniu transport płocczan liczący 1000 osób, który już był przeznaczony i zakwaterowany w Wierzbniku, został wysiedlony również do Bodzentyna w liczbie 800 osób, także razem jest nas tu wysiedlonych z Płocka 1500 osób, co stanowi 25% ludności żydowskiej Płocka. Wobec takiej ilości wysiedleńców i wobec braku mieszkań niemożliwością jest wszystkich pomieszkaniach zakwaterować, gdyż są to małe domki drewniane. W małej izdebce są ulokowane od 10 do 17 osób, także około 500 osób pozostało w synagodze, gdzie nie ma miejsca dla takiej ilości ludzi. Połowa tej liczby zmuszona jest nocować pod gołym niebem. Gmina tutejsza zorganizowała dla wysiedleńców kuchnię, która wydaje dziennie 1500 obiadów i rację chleba od 15 do 20 deko, przy czym obiady są płatne od 10 do 20 groszy. Nadmieniamy, że płoszczanie zostali wysiedleni bez bagażów, bez obuwia, bez odzieży i bez gotówki. Już teraz znaczny odsetek płoszczan nie jest w stanie zapłacić tej minimalnej opłaty i przez to pozbawieni są tej jedynej ciepłej strawy, co fatalnie wpływa na taki już dotychczas wyczerpany stan zdrowia setek matek, dzieci i starszych osób, które niestety muszą głodować i przysparzać coraz większą śmiertelność. Ilość przypadków śmierci na tutaj wysiedlonych płoszczan wynosi już 50 osób. Element wysiedleńców, który znajduje się w Bodzentynie, stanowi najbiedniejszą część naszej ludności. Jedną z osób deportowanych do Bodzentyna była płocczanka Tema Zilberstein. Tema urodziła się w 1918 roku w Warszawie jako córka Jakuba Zilbersteina i Frajdy Znajmanów. Jej ojciec Jakub pochodził z niezamożnej wielodzietnej rodziny związanej z Lublinem. Zilbersteinowie mieszkali przy ulicy Nalewki, jednej z najważniejszych ulic handlowych Warszawy, zarazem jednej z głównych ulic dzielnicy żydowskiej. Jakub Zilberstein utrzymywał rodzinę pracując jako stolarz. Prócz Temy, Zilbersteinowie byli także rodzicami Atka, Stefana, Edy i Feli. Na początku lat 30. przenieśli się do Płocka, gdzie Jakub Zilberstein prowadził zakład stolarski przy ulicy Kolegialnej, w domu rodziny Kanarek. Tutaj też Zilbersteinowie mieszkali do początku września 1940 roku. W lutym 1941 roku Zilbersteinowie zostali wysiedleni do getta w miejscowości Jadów. Jakuba i Frajdę Zilbersteinów deportowano następnie do Starachowic. Tema
znalazła się w getcie w Bodzentynie. Nie wyglądałam na Żydówkę, więc często wychodziłam poza teren getta i chodziłam na wieś. A kiedy przychodziłam na wieś, udawałam Polkę i mogłam dzięki temu zdobyć kawałek chleba albo jakieś ziemniaki. Brali mnie za kogoś z mojego miasteczka, kto przyszedł do nich po jedzenie. Rolnicy pomagali, myśląc, że jestem Polką. Nie wiedzieli, że jestem Żydówką. Gdyby wiedzieli, że jestem Żydówką, wydaliby mnie Niemcom, którzy by przyszli i mnie zabili, a oni dostaliby za to litr wódki. Rolnicy zazwyczaj nie odmawiali jedzenia, kilku ziemniaków, kawałka chleba czy czegoś innego. Nosiłam to jedzenie na plecach do tego miasteczka, tej małej wioski, w której żyliśmy i pewne rzeczy mogłam tam nawet sprzedać, a inne produkty mogliśmy zjeść. Kiedy tylko mogłam, zostawiłam sobie pół kilo mięsa dla moich rodziców. Mogłam im w ten sposób pomóc. Kiedy wędrowałam, starałam się zjeść wystarczająco dużo na miejscu, aby wszystko to, co nosiłam, było już dla innych. Zjadałam swoją porcję, dzięki której mogłam przeżyć. To trwało do 1942 roku, kiedy wywieziono Żydów z tej małej wioski. Września 1942 roku, podczas likwidacji getta w Bodzentynie, wszyscy Żydzi zostali popędzeni na stację kolejową w Suchedniowie, a stamtąd wywiezieni do obozu zagłady w Treblince. Po ucieczce z Bodzentyna Tema zdołała się ukryć w getcie w Wierzbniku, gdzie przybywali jej rodzice i młodsza siostra Fela. Miasto Starachowice-Wierzbnik zostało zajęte przez Niemców 9 września 1939 roku. Getto powstało tu w lutym 1941 roku. Deportowano do niego Żydów z różnych miejscowości, m.in. z Łodzi i Płocka. Do getta w Wierzbniku trafiła też m.in. rodzina Arona Arbeitera. Aaron Arbeiter urodził się w 1927 roku w rodzinie Hersza, Icka i Hugry z Maleńkich. Miał czterech braci: Eliasza Mendla, Mordkę, Izraela Bera oraz Józefa. Hersz Icek Arbeiter utrzymywał rodzinę, pracując jako krawiec. Jego synowie uczęszczali do polskich szkół, w domu mówiono jednak w jidysz, a chłopcy należeli do organizacji syjonistycznych. Po wybuchu wojny najstarszy z braci, Eliasz Mendel, uciekł do Związku Radzieckiego, gdzie początkowo pracował jako nauczyciel. Następnie wstąpił do wojska. Został zabity w pobliżu granicy polsko-niemieckiej. W Wierzbniku rodzina Arbeiterów została dokwaterowana do sześcioosobowej rodziny miejscowych Żydów. Ludzie byli zmuszeni do spania na podłogach, w domach mieszkalnych, w stajniach, wreszcie w synagodze. Żyli ze sprzedaży rzeczy osobistych, gdyż racja dzienna chleba i wodnistej zupy, którą otrzymywali, nie wystarczała, aby przeżyć. Likwidacja getta nastąpiła 27 października 1942 roku. Na miejscu Niemcy zamordowali około 200 osób. Blisko 4000 osób, starców, kobiet i dzieci, zostało wywiezionych do obozu zagłady w Treblince. Wśród deportowanych do Treblinki znalazł się Hersz Icek Arbeiter z żoną Hugrą i najmłodszym synem Józefem. 1200 mężczyzn i 400 kobiet umieszczono w pobliskim obozie pracy. Żydzi, w tym bracia Arbeiter i siostry Silberstein, zostali zmuszeni do pracy w fabryce zbrojeń, która podlegała pod koncern Hermann Göring Werke. Wiele osób zmarło z powodu epidemii tyfusu lub zostało zastrzelonych w wyniku dokonywanych przez Niemców selekcji.
Kiedy Bodzentyn uczyniono Judenrein, poszłam do moich rodziców do Starachowic. Potem moją mamę z ojcem wywieźli, a ja zostałam z moją siostrą. Następnego ranka, po tym jak zabrali moich rodziców, o 5 rano usłyszałam krzyki Juden raus. Oznaczało to, że Żydzi mają zgromadzić się na rynku. Moja siostra pracowała w fabryce, więc miała kartę z informacją, że jest tam zatrudniona. Kiedy spędzili nas na rynek, zaczęli rozdzielać ludzi. Na prawą stronę trafiali ci, którzy pociągami mieli jechać do krematoriów, a młodych zabierali do fabryki. Najpierw zabrali tych, którzy już tam pracowali. Ja nie miałam jak udowodnić, że jestem pracownikiem fabryki. Miałam iść do pociągu. Siostra powtarzała, że nie mogę tam trafić. Odparłam, że nie mogę z nią pójść, bo nie mam żadnego dokumentu do okazania. Ale obok mnie stała dziewczyna, która miała z jakiegoś powodu dwie karty. Powiedziała, jeśli chcesz być mną, zapamiętaj moje imię, dam ci jedną kartę. Wzięłam od niej kartę i chciałam iść do grupy, w której była moja siostra, tej, która miała trafić do fabryki. Wtedy z całej siły uderzył mnie jeden z Niemców, tak mocno, że straciłam słuch w lewym uchu. Stamtąd już udaliśmy się do obozu w Starachowicach i z tego obozu codziennie maszerowaliśmy do pracy, do Hermann Göring Werke, tak to nazywali. Każdego ranka tak chodziliśmy, nigdy chodnikiem, zawsze zmuszali nas do maszerowania środkiem drogi. Rzadko kiedy ktoś miał buty. Chodziliśmy po lodzie, na zimnie. Zazwyczaj owijaliśmy jakieś papiery wokół stóp. Chcieli w ten sposób nas wykończyć, ale przecież zanim to by nastąpiło, mogliśmy jeszcze posłużyć im jako tania siła robocza. Wykorzystywali ludzi do ostatniej chwili, dopóki nie umarli. Do pracy w fabryce amunicji maszerowaliśmy grupami każdego ranka i czasami mogliśmy dojrzeć światła w domach i mieszkaniach, w których mieszkali Polacy. Pamiętam, że przeszło mi przez myśl, że gdybym tylko mogła zamienić się choćby i w miotłę i stanąć w jakimś ciepłym kącie, to byłoby cudownie. Nie mogłam wprost uwierzyć, że tam wciąż są ludzie, że siedzą w swoich mieszkaniach, że jest tam ciepło. I myślałam też, że nigdy już nie będzie mi wolno spacerować chodnikiem, że zawsze będę chodzić środkiem ulicy. W Starachowicach mieszkaliśmy w obozie Julak 1. Obóz mieścił się w lesie pod Starachowicami. Do fabryki chodziliśmy przeszło godzinę czasu szybkim marszem pod nadzorem Ukraińców. Pracowaliśmy w Hermann Göring Werke, wyrabialiśmy pociski. Ja osobiście pracowałem w magazynie, gdzie przechowywaliśmy narzędzia, skrzynki do pocisków, chemikalia. Przed pójściem do pracy dostawaliśmy kawałek chleba z margaryną. Przy pracy menażkę zupy. Dostawaliśmy jedzenie w stołówce razem z Polakami, z tym, że oni jedli przy stole, a my dostawaliśmy zupę i musieliśmy ją spożywać na dworze. Od początku panował tyfus. Co 2 tygodnie chorych rozstrzeliwano. Do 50 osób za każdym razem. Adam Neumann-Nowicki z rodziną został wysłany transportem z Działdowa do Chmielnika. Getto w Chmielniku powstało w pierwszej połowie 1941 roku. Przebywało w nim około 13 tysięcy osób zarówno z Chmielnika, jak i deportowanych z Płocka, Radomia i Łodzi oraz powiatu buskiego. Pierwszą noc spędzili śpiąc na podłodze w miejscowej synagodze, potem zostali przydzieleni do rodziny żydowskiej, której warunki mieszkaniowe pozwalały na zakwaterowanie wysiedleńców. Adam z ojcem zatrudnili się w charakterze drwali. Jego matka dostała pracę kucharki w kuchni dla ubogich, brat pracował u chłopa na wsi, następnie zaczął jeździć i handlować jako Polak. Wkrótce Adam porzucił zawód drwala i udał się na wieś, gdzie zatrudniał się u chłopów. Pod koniec lata 1942 roku Adam znalazł się w grupie młodych Żydów skierowanych do prac melioracyjnych w Podlężu koło Pińczowa. Następnie wysłany do obozu pracy przymusowej w fabryce amunicji Hasak w Skarżysku Kamiennej. Getto w Skarżysku Kamiennej powstało wiosną 1941 roku. Przebywali w nim Żydzi ze Skarżyska Kamiennej oraz m.in. Płocka. Getto zostało zlikwidowane w październiku 1942 roku. Około 3000 Żydów podzielono na 3 grupy. Część została zamordowana na miejscu, 500 osób umieszczono w obozie pracy przymusowej przy fabryce Hasak, pozostałą większość wywieziono do obozu zagłady w Treblince.
Bardzo dużo tragicznych chwil przeżyłem jeszcze do końca wojny i nieraz miałem śmierć przed oczyma, lecz żadne wrażenie nie było tak silne jak pierwsze chwile pobytu w Hasagu. Momentu wejścia do fabryki nie zapomnę do końca życia i zaliczam go do najstraszliwszych. Wielkie hale fabryczne, w ich olbrzymie prasy i maszyny oraz ogromny ich huk, piece, z których wylatywały rozpalone do czerwoności pociski, łapane w locie przez półnagich, obdartych, chudych i spoconych robotników, wyglądających na tle tych pieców jak krasnoludki. Widoków, uzupełniony razami pałek oraz wrzaskiem SS-manów i werkszuców, oszołomił mnie i doprowadził do kompletnej depresji psychicznej. Nie wyobrażałem sobie, jak można przeżyć choć tydzień czy nawet dzień w tym piekle. Przypadkowo spotkana znajoma, będąca już od paru miesięcy w tym obozie, udzieliła mi kilku rad i objaśniła organizację obozu podzielonego na trzy części, zwane werkami. Werk A, największy, gdzie można dostać lżejszą pracę na karabinówce lub automatach. Werk B, na którym praca była może trochę cięższa, ale warunki higieniczne nieco lepsze. Wreszcie werk C, zamaskowany w lesie, ukryty przed okiem ludzkim, gdzie więźniowie Żydzi pracowali w potwornych warunkach przy pikrynie i trotylu, narażeni na wybuchy i zatrucia, w nieustannej groźbie śmierci. W warunkach obozowych, jeśli choć jeden człowiek w baraku miał wszy, wszyscy inni, wcześniej czy później, również musieli je mieć. Piętrowe prycze stały ciasno koło siebie, obozowicze leżeli blisko jeden koło drugiego, słoma w silnikach nie była zmieniana, więc podczas czesania, ubierania, wszy miały nieograniczoną swobodę przenoszenia się z ofiary na ofiarę. Te natarczywe pasożyty przysparzały mi dużo bólu i zdenerwowania, a co najgorsze, stanowiły zagrożenie epidemiologiczne, gdyż przenosiły zarazki tyfusu, a ta choroba w obozie przeważnie oznaczała śmierć. Tego też najbardziej się bałem. Największym moim wrogiem po Niemcach był głód. Walczyłem o każdą dodatkową łyżkę zupy. Starałem się o łaski porządkowych, którzy po wydaniu posiłków dawali swym protegowanym kocioł do wylizania. Kiedy dostało się taki kocioł po zupie, na jego ścianach zawsze pozostawało trochę jedzenia. Można je było palcem zebrać do ust i w ten sposób skonsumować jeszcze jedną porcję. Obóz Hasag istniał także m.in. w Częstochowie. Zorganizowano tu 5 obozów pracy dla Żydów, w tym Hasag Pelcery, największy z obozów pracy na terenie miasta. Pracowali w nim przy produkcji amunicji Żydzi osadzeni w getcie, utworzonym przez Niemców 9 kwietnia 1941 roku, w którym przebywali także Żydzi deportowani z Płocka. Likwidacja getta w Częstochowie rozpoczęła się 22 września 1942 roku, zakończyła w nocy z 7 na 8 października. Do obozu zagłady w Treblince wywieziono 40 tysięcy Żydów. Likwidacja getta w Chmielniku rozpoczęła się 6 października 1942 roku. Niemcy zabili wówczas około 200 osób, ponad 9 tysięcy zostało wywiezionych do obozu zagłady w Treblince. Drugie wysiedlenie, które objęło około 700 osób, miało miejsce 16 listopada 1942 roku, trzecie 10 grudnia tego roku. Wysiedlono wówczas około 200 Żydów. Wśród wysiedlonych byli rodzice Adama Neumana Nowickiego, Moshe Shlomo i Frymeta. W
fabryce amunicji w Starachowicach Tema i Fela poznały Jana Cioka z Wąchocka, który pomógł młodym kobietom w ucieczce i znalezieniu schronienia we wsi Bronkowice. Do końca wojny Tema ukrywała się w domu Teofila Nowaka. Przejęła rolę gospodyni domu, opiekowała się jego synem, pracowała w sklepie, w którym handlował tytoniem i alkoholem, a w którym zaopatrywali się głównie ludzie z podziemia, którzy mieszkali w lasach. Rodzina Teofila Nowaka pomogła Feli załatwić dokumenty, które umożliwiły jej podjęcie pracy w fabryce papierosów w Niemczech. Obóz pracy w Starachowicach został zlikwidowany w lipcu 1944 roku. Około 1500 Żydów, w tym także braci Arbeiter, wywieziono do obozu w Auschwitz. Izrael Ber Arbeiter został rozdzielony z braćmi. Wysłano go do obozu koncentracyjnego Stutthof, następnie do Taifingen, Stuttgartu i Dautmergen, gdzie pracował prawie do końca wojny. Wraz z około 2000 innych więźniów został zmuszony do Marszu Śmierci przez Schwarzwald. W listopadzie 1944 roku Aaron Arbeiter został wysłany do obozu Flossenbürg, następnie Gross-Rosen i Leonberg. Bracia ponownie spotkali się w obozie w Feldafing. Rodzice Temy Silberstein, Jakub i Frajda, zostali deportowani ze Starachowic do obozu pracy w Radomiu, potem do Auschwitz. Jakub trafił później do Dachau, Frajda do Bergen-Belsen. Ostatni okres wojennej pożogi przeżyli w Bergen-Belsen i Garmisch-Partenkirchen. Niemiecki nazistowski obóz zagłady w Treblince funkcjonował od lipca 1942 roku do listopada 1943 roku. Został utworzony w ramach akcji Reinhardt. Prowadzono w nim eksterminację ludności żydowskiej. Ofiary zabijano w stacjonarnych komorach gazowych przy użyciu gazów spalinowych. 2 sierpnia 1943 roku w Treblince wybuchło powstanie żydowskich więźniów. W obozie przebywało wówczas ponad 800 Żydów. Po trwającej kilkadziesiąt minut walce z obozu uciekło około 300 osób. Blisko 100 przedostało się do Warszawy. Pozostali zostali wyłapani i zamordowani. Wśród uciekinierów był płocczanin Marian Płatkiewicz. Zostałem wyjęty do pracy przez szefa obozu. Przydzielony zostałem do pracy na plac lumpiarzy, gdzie pracowałem parę miesięcy. Później zostałem przydzielony do komanda kartoflarzy, gdzie pracowałem aż do zbrojnego powstania. Pamiętam dobrze, że w roku 1942 nadchodziły transporty z getta warszawskiego. W Treblince od razu gazowano. Nie przetrzymywano nikogo. Gdy przybył transport, komendant obozu Kurt Franz przemawiał do ludzi przybyłych do Treblinki. Mówił, że młodzi ludzie jadą do pracy na Ukrainę, a starzy budują Judenstadt. Oczywiście najpierw muszą się wykąpać. To wszystko było zrobione, ażeby zmylić czujność przybyłych ludzi. Nawet był dworzec kolejowy, specjalnie urządzony z przesiadkami, z napisami Treblinka, Wołkowysk, Białystok. To wszystko było zrobione, ażeby zmylić czujność naszych braci i sióstr przybyłych na zagładę do Treblinki. Kurt Franz, oficer SS Oberscharführer, sam gnał nieszczęśliwych do komór gazowych i zaglądał przez okienko, czy już są zagazowani, gdyż chciał wpędzić drugich. Tak to było codziennie. W komorach gazowych pracowały zawsze dwie maszyny do uśmiercania. Jedna wyciągała czyste powietrze od ludzi w komorach, a druga maszyna wpuszczała gaz trujący. Kurt Franz wyjmował z transportu ludzi z brodami, pytając się ich, czy wierzą w Boga. Dawał takiemu rabinowi butelkę do ręki i oznajmił, że będzie celował w butelkę. Jeśli jest Bóg, to trafię w butelkę, a jeśli nie ma Boga, to trafię w ciebie. I tą metodą zabijał setki ludzi dziennie. Druga metoda Kurta Franza, ustawianie specjalnych szubienic dla więźniów i wieszanie za nogi oraz kopanie w głowę wiszącego. Studnie, tak zwane gaśnice pożarowe, czyli kręgle z wodą, służyły do topienia więźniów w ohydny sposób.
Kurt Franz kazał topić więźniów do góry nogami w jego obecności. Ukraińcy topili naszych braci i siostry, trzymając ich w wodzie tak długo, aż kończyli swe życie. Ławka karna, tak zwana u współwięźniów ławka bicia, gdzie nie jeden oddał swe życie. Tak długo bili, aż konali, albo dobijali strzałem z tyłu w głowę. Ławka stała na placu zbiórkowym. Była to ławka wmurowana w ziemię z trzema pasami, gdzie więzień był przepasany do ławki. Ukrainiec ściągał mu spodnie i na gołym ciele był bity, 50 batów. Sam musiał liczyć. Sam komendant bił długim pejczem. Nieraz biło jednego dwóch, to znaczy Ukrainiec i SS-man. Po takim biciu nieraz więzień nie mógł wstać i wtedy był zabijany przez SS-mana i wrzucany do palącego się dołu w tak zwanym lazarecie. Na rampie było widać Hauptmana w asyście innych SS-manów. W obecności Hauptmana, który znajdował się na rampie, SS-mani i Ukraińcy strzelali do zamkniętych wagonów, gdzie znajdowali się ludzie z warszawskiego getta. Kobiety i dzieci, prosząc o wodę, wystawiali przez okienka naczynia. Zamiast wody padły salwy broni maszynowej. Skrwawione naczynia wypadały z rąk matek broczących krwią. Sierociniec Janusza Korczaka, który przybył do Treblinki z getta warszawskiego. Gdy dzieci wychodziły z wagonów, były bite przez Ukraińców i SS-manów. Na widok Hauptmana doleciały do niego, szukając obrony u wysokiego oficera. Wówczas on pejczem bił je po twarzy. Bił je sam Hauptman, a dzieci wołały do Boga: Szma Izrael! Po ucieczce z obozu w Skarżysku Kamiennej Adam Neumann Nowicki znalazł schronienie w domu Polaka imieniem Wacek, który mieszkał z matką i siostrami w Chmielniku, następnie w domu Chłopki Strojnej na skraju Staszowa i w Pęcławicach koło Wolicy. Przebywał następnie we Lwowie, gdzie znalazł pracę w jednym z oddziałów dużych zakładów drzewnych. W grudniu 1943 roku wyjechał do Częstochowy, gdzie znalazł pracę w piekarni. Każdego dnia przy rozwożeniu pieczywa dostarczałem parę podwędzonych z piekarni bochenków do sklepu spożywczego na ulicy Krakowskiej, zaraz obok bramy fabryki amunicji Hasak. W fabryce tej mieścił się obóz dla Żydów i chleb mój właśnie tam trafiał. Sklepikarz nawet nie kładł go na półki, Żydzi z obozu bowiem, ci, co mieli przywilej wychodzenia poza jego obręb, wiedzieli, kiedy przyjeżdżam i czekali już na to pieczywo, by je załadować do worka i wnieść na teren Hasagu. Czułem nieopisaną satysfakcję, iż mogę przyczynić się trochę do ulżenia doli moich ziomków z obozu i jednocześnie uciułać sobie trochę pieniędzy na czarną godzinę. Lwów, Warszawa, Pruszków i znów Częstochowa, gdzie Adam Neumann Nowicki doczekał końca walki o życie, gdzie w mroźną noc styczniową 1945 roku nadeszła wolność. W poszukiwaniu brata powrócił następnie do Płocka. Rodzinne miasto. Miasto szczęśliwego dzieciństwa. Dopiero teraz odczułem pełnię szczęścia i zwycięstwa nad losem. Dożyłem powrotu do mego ukochanego miasta, w którym czekało mnie spotkanie z jedynym bratem. Jak dziecko płakałem z radości. Napotkani ludzie patrzyli na mnie z politowaniem, sądząc, że spotkała mnie jakaś wielka tragedia, tymczasem ja płakałem ze szczęścia. Kto nie przeżył podobnych chwil, nie jest w stanie zrozumieć głębi tego uczucia.
II wojnę światową przeżyła tylko garstka płockich Żydów, którzy zdołali zdobyć aryjskie papiery lub znaleźli schronienie w lasach lub w kryjówkach. Ci, którym udało się przeżyć wojenną pożogę, wrócili do swojego dawnego rodzinnego miasta wiosną 1945 roku. Później dołączyli do nich Żydzi, którzy uciekli do Rosji na początku wojny. W sumie do Płocka powróciło 300 osób.